Cześć, z tej strony Grzegorz Myszo i w tym odcinku pokażę Ci, jak zagrać jedną z najpiękniejszych ballad Adele, czyli Hello. Z jednej strony jest to utwór prosty, ponieważ potrzebujemy tylko cztery chwyty i są to cismol, edur, hadur i adur. Ale z drugiej strony nie gramy tak samo tych chwytów, czyli jeden chwyt gramy krócej, drugi dłużej. Później znowu jeden krócej, drugi dłużej. Gramy trzy dźwięki na cismol. Później gramy pięć dźwięków na edur. Znowu gramy trzy dźwięki na hadur i dopiero później pięć dźwięków na adur. Są to dźwięki o takiej samej długości, więc jest to lekkie utrudnienie dla początkujących, ale da się to zagrać. I teraz najpierw zagramy sobie zwrotkę, ponieważ jest inna sekwencja chwytów. A później zagramy refren, no tam jest inna kolejność, te same chwyty, ale jest inna kolejność, także na początku zwrotka. W zwrotce kolejność jest taka jak na początku, czyli cis, edur, hadur i adur. Nie będziemy bili w zwrotce, tylko będziemy szarpali pojedynczymi dźwiękami lub kilka strun naraz. Na początku chwytamy cis. W cis struna basowa to nie jest na szóstym progu, nie na szóstej strunie, tylko na piątej strunie. Na piątej strunie czwarty próg to jest główny dźwięk z cis. Nie gramy tak, ponieważ tutaj jest gis, a nie cis. Tu jest cis na czwartym progu piątej struny. Zaczynamy właśnie od czwartego progu piątej struny i później szarpiemy trzecią strunę z chwytem cis. Musi to być tak właśnie tak brzmieć, jak teraz to zgrałem, czyli w miarę dynamicznie. Nie może to być. Musi to być takie dynamiczne szarpnięcie trzeciej struny po zagraniu piątej. I na cis gramy jeszcze jeden dźwięk, czyli tak strzepujemy rękę. I strzepując rękę, uderzamy trzy dolne struny. Jak to brzmi w całości, cały ten chwyt? Oj, przepraszam. Cała sekwencja musi być dynamicznie wykonana, żeby dobrze to brzmiało. I po zagraniu tego od razu przechodzimy na edur i szarpiemy trzy dolne struny i basową strunę, szóstą strunę. Czyli i na edur gramy jeszcze pierwszą strunę, drugą, trzecią i drugą. Jak to brzmi w całości? Cis i edur. Jak mogłeś usłyszeć, długość nie jest taka sama, czyli tu gramy szybko na cis i później 5 dźwięków na edur. Jeszcze raz. I tą samą sekwencję szarpania i uderzania, strzepywania gramy na hadur i na adur, czyli szarpiemy szóstą strunę i trzecią. Znowu tak dynamicznie. Strzepujemy trzy albo cztery dolne struny. Szarpiemy znowu trzy dolne struny i basową strunę. I znowu pierwsza, druga, trzecia i druga struna. Zagramy całą zwrotkę teraz, w miarę powoli. I na tym się kończy zwrotka. W refrenie sekwencja, kolejność w zasadzie chwytów jest trochę inna. Zaczynamy od cismol. Później gramy adur. Nie gramy edur, tylko adur. Czyli cis, adur, dopiero później edur i na końcu hadur. I tutaj będziemy już bili. Bicie przygotowałem proste, ponieważ chcę, żeby i początkujący, i zaawansowani mogli się tego łatwo nauczyć. Będziemy mieli trzy dźwięki na cis, pięć dźwięków na a.
trzy dźwięki na E-dur i pięć dźwięków na H. Bijemy tylko w dół, nie bijemy do góry na dół, ponieważ jest to trochę bardziej skomplikowane i musisz sam to wyczuć, jeżeli chcesz to zagrać. To jeżeli już jesteś zaawansowany, czujesz tą piosenkę, wtedy możesz przygotować sobie bicie w górę i w dół. Ja gram tak właśnie, ponieważ potrafię to zagrać, ale dla Ciebie przygotowałem trochę prostszą wersję. W mojej wersji brzmi to tak. Ale my nauczymy się prostszej, czyli... OK, chwyć cis i trzy razy uderz w dół. Po trzecim uderzeniu jest od razu szybkie, dynamiczne zmiana na A-dur, czyli... I na A-dur gramy 5 uderzeń w dół. Powtarzamy to. 3 uderzenia na E-dur, 5 uderzeń na H-dur. Ok, teraz zagramy trochę wolniej, żebyś mógł to wyćwiczyć. Pytamy cis. Oryginalnej, musisz to zagrać trochę szybciej. Przećwiczmy jeszcze raz. A-dur. E-dur. H-dur. Ok, teraz zagrajmy sobie jeszcze raz całość, czyli zagramy 2 razy zwrotkę i 2 razy refren. Przygotuj się, zagramy to wolno, żebyś też umiał to zagrać. Ok, zaczynamy cis, E-dur, H-dur, A-dur i w refrenie cis, A-dur, E-dur, H-dur. Ok, zaczynamy. Jeszcze raz. Teraz refren, A-dur, E-dur, H-dur, cis, A-dur, E-dur. Jeżeli tego się nauczysz, zagrasz cały utwór. Przygotowałem też tekst z chwytami, nad każdym wersem jest chwyt. Na stronie jakzagrać.pl link jest w opisie i tam dokładnie zobaczysz, w których momentach masz grać chwyty z refrenu, ponieważ tam jest zresztą taki moment nie będę tego teraz śpiewał oczywiście, ale w chwytach jest to wszystko ujęte i tam też się gra chwyty z refrenu. Także wejdź na stronę jakzagrać.pl, link znajdziesz w opisie i tam wszystko jest dokładnie napisane. A jeżeli podobało się wideo, daj łapkę w górę, subskrybuj kanał i polub nas na Facebooku. Na razie.